Witam kochani bardzo serdecznie na moim kanale Sanna i Tarot. Witam wszystkie bliźnięta i zapraszam do wysłuchania horoskopu na wrzesień 2018 roku. Kochani, w miłości, co tutaj dla Was? Możecie liczyć na partnera w tym miesiącu. Jakaś hojność, tu możecie prezent otrzymać od partnera, też możecie wręczyć prezent partnerowi. Tutaj właśnie dla Was krótka podróż bądź flirt, taka przelotna znajomość, wakacyjna, taki jakiś podryw tutaj właśnie Was czeka, ale to też taka znajomość nie potrwa dłużej jak 2-3 tygodnie. Ktoś z przyszłości tutaj może do Was się odezwać, poznacie go po tym, że będzie bardzo romantyczny i bardzo wyczulony na swoim punkcie. Tak, pięknie będzie mówił. Z końcem miesiąca odetniecie się od takiej relacji i czeka Was nowy początek. W miłości też tak bardziej wakacyjnie i te znajomości właśnie krótkotrwałe dla bliźniąt. Co tutaj właśnie w pracy i w finansach? Kochani, w pracy i w finansach weźmiecie sprawy w swoje ręce. Macie tutaj cesarza energię. Ruszycie do przodu. Możliwe, że założycie swoją firmę, możliwy też spadek, macie dziesiątkę monet. Tutaj właśnie będziecie brać sprawy w swoje ręce, będziecie dążyć do realizacji celów. Osiągniecie dobrobyt, będziecie bardzo kreatywni w tym miesiącu. Macie bliźnięta maga również, który jest bardzo kreatywni. Będziecie ludźmi sukcesu. To jest takie mistrzostwo w każdej dziedzinie w tym miesiącu. Bardzo spełnieni zarówno w finansach, jak i w pracy. No pięknie, naprawdę tutaj pięknie dla bliźniąt. Kochani, w miłości powiedziałam, w pracy, w finansach właśnie powiedziałam, w stałych związkach jeszcze w miłości może dopowiem właśnie, że może będziecie podrywani właśnie przez swojego partnera, którego już macie, może gdzieś Was zabierze na jakąś wycieczkę. To nie jest tylko horoskop dla samotnych, ale także horoskop dla osób, które są w związkach. No, może właśnie partner Was będzie podrywał, a także będzie bardzo tutaj ładnie się wypowiadał, będzie Was chwalił i też możliwe, że otrzymacie prezent. Tak, kochani, w rodzinie, w Waszym środowisku ktoś będzie chciał może tutaj jakoś wyciągnąć od Was informacje, by użyć do swoich celów. Tutaj właśnie poprawa warunków życia w ogóle. Poprawa warunków życia w rodzinie, ale tutaj właśnie z początkiem miesiąca tylko mamy tą kartę fałszu, siódemkę mieczy, kochani. Fałszu i także uważajcie na złodziei, aby tutaj Was ktoś nie okradł, bo to jest też karta złodzieja. Możecie też tutaj mieć jakąś uroczystość, jakieś świętowanie, uroczystość w rodzinie, wśród znajomych. Możecie świętować właśnie awans bądź kupno domu nawet. Tu jakieś duże świętowanie dla Was się szykuje, kochani, ale także z końcem miesiąca będziecie bardzo wyczerpani, będziecie odpoczywać. Czasem to jest karta kaca, czwórka kielichów, mówi nam o tym. Będziecie odpoczywać po Waszych sukcesach zawodowych, ale także i właśnie w rodzinie jakieś świętowanie. Czasem jakaś uroczystość chrzciny czy ślub.
tutaj ktoś Was może zaprosić, ale duża poprawa finansów w domu dla Was się szykuje, kochani. W zdrowiu uważajcie na przeziębienia, także na gardło, ale także na migreny, bo dużo pracujecie i macie tutaj przeciążoną głowę. Na migreny uważajcie. Panie mogą tutaj właśnie poprawiać, upiększać się. Coś z działu medycyny estetycznej mogą tutaj przygotować sobie jakiś permanentny makijaż, jakieś rzęsy. Tutaj coś z upiększania dla Was, kochani. Ale zdrówko dobre, ogólnie dla bliźniąt. I pamiętajcie, co Wam mówi tu Archanioł Rafael? Regeneracja to Was uzdrowi. Drogi Archaniele Rafaelu, dziękuję za trzymanie mnie za rękę podczas procesu powrotu do zdrowia. Regeneracja. Może coś Wam było, może coś Wam dolegało, ale teraz już wrzesień przyniesie właśnie regenerację. Zregenerujecie swoje siły. A jaki jest Wasz cel w tym miesiącu? Książki. Połącz Twoje życie z książkami, kochani. Książki dla Was w tym miesiącu bardzo wskazane, właśnie zregenerujecie swoje siły. Kochani, życzę Wam pozytywnego, bardzo sympatycznego września. Przesyłam moc pozytywnej energii. Ściskam Was serdecznie z całego serca. Zapraszam na mój kanał. Pozdrawiam serdecznie.